Rochette.pl. Szydełkowanie moją pasją. Cześć kochani! W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zrobić na obręczy dziewiarskiej prostą czapkę z mankietem. Do takiej czapki na końcu możecie doszyć pompon. Będzie bardzo ładnie wyglądał. A czapka bardzo dobrze się układa i jej zrobienie na obręczy dziewiarskiej osobie nieco wprawionej w tego typu dzierganiu zajmie około 3 godzin. Tak więc zapraszam! Do wykonania czapki będziemy potrzebowali obręcz dziewiarską na 36 kołeczków, nożyczki, specjalne szydełko do podważania włóczki, no i samą włóczkę. Ja skorzystam z merino bulki w takim pięknym, zgaszonym kolorze różu. Link do włóczki podam Wam w opisie. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od wykonania pętelki, tak jakbyśmy zaczynali szydełkować. I tą pętelkę zaczepiamy sobie tutaj. Zaciskamy i w ten sposób mamy już umocowaną nitkę do naszej obręczy dziewiarskiej. No i teraz zaczynamy naszą włóczkę owijać. Zaczynamy sobie tutaj od tego kołeczka i włóczkę owijamy w ten sposób, że przekładamy nitkę do tyłu i od tyłu owijamy kołeczek tak. Z tyłu, do przodu, naokoło i jedziemy. W ten sposób musimy owinąć wszystkie nasze kołeczki. A nitka musi być dobrze napięta, żeby nam z tych kołeczków nie spadła. Nie może być zbyt luźna, no ale nie może też być bardzo mocno napięta. Ostatni kołeczek. No i teraz wszystkie te owinięcia muszę odrobinę sobie zsunąć niżej, ponieważ zawsze na kołeczku będziemy potrzebowali do przerobienia dwóch pętelek. W tej chwili mamy na każdym kołeczku jedną pętelkę. Żeby zacząć dziergać na obręczy dziewiarskiej, potrzebujemy tych pętelek mieć dwie. Więc zsuwam sobie nieco niżej moją włóczkę w ten sposób i kolejne okrążenie. Dokładnie tak, jak robiliśmy do tej pory. Czyli okręcam włóczką każdy kołeczek. I tutaj, jak widzicie, już będziemy mieć podwójne okręcenie, czyli jakby dwie pętelki na każdym kołeczku i właśnie o to nam chodzi. Ostatni kołeczek. No i teraz przytrzymuję sobie tutaj włóczkę, żeby mi się nie odkręciła. Biorę nasze szydełko i zaczynam od kołeczka ostatniego, ponieważ gdy przełożę nitkę na ostatnim moim kółeczku, to przełożenie spowoduje, że ta końcówka nitki będzie nam się już trzymać, będzie zabezpieczona i nie będziemy się musieli martwić, że coś nam się spruje. Czyli dolną pętelkę podważam, na każdym kołeczku macie taki wrąbek, który bardzo ułatwia pracę, a więc w ten wrąbek wkładam moje szydełko, podważam sobie drugą pętelkę, czy tą od dołu i przekładam ją za kołeczek. I teraz już ta nitka jest zabezpieczona, możemy ją puścić. I w ten sposób, moi drodzy, robię ze wszystkimi kołeczkami i z każdą pętelką na każdym kołeczku. Dolne pętelki przekładam nad górne. Za kołeczek. W ten sposób powstaje moje pierwsze okrążenie. No i już kończę moje okrążenie. Został mi ostatni kołeczek, ostatnia pętelka do przełożenia. No i znowu wszędzie mam po jednej pętelce. Ja staram się przekładać w ten sposób
pętelki, żeby odrobinkę te pętelki zsuwać, tak żebym teraz mogła wziąć moją nitkę, która biegnie do kłębuszka. Widzicie, mam ją tutaj, za tym pierwszym kołeczkiem. Zaczynam znowu od tego kołeczka i znów owijam od tyłu każdy kołeczek włóczką. I w ten sposób będziemy postępować przy każdym okrążeniu. Owijamy włóczką kołeczki, a następnie za pomocą szydełka przykładamy dolne pętelki za każdy kołeczek. No i ponownie jestem na końcu mojego okrążenia. Tu już mam dwie pętelki. Został mi jeszcze ten kołeczek. Przytrzymuję sobie nitkę palcem, żeby nic mi się nie spruło. I zaczynam właśnie od ostatniego kołeczka. Przekładam dolną pętelkę za kołeczek. Mam wszystko zabezpieczone. I teraz każdy kołeczek, każda pętelka za. Jak widzicie, staram się szydełkiem opuszczać sobie podczas przekładania nieco te pętelki w dół, tak żeby potem było łatwiej mi okręcać kołeczki włóczką. I w ten sposób, moi drodzy, robimy mankiet naszej czapki. Od tego, jak szeroki będzie mankiet, znaczy szerokość mankietu zależy od Was. A więc musimy teraz wydziergać taką długość czapeczki, żeby powstał nasz mankiet. Czyli jeżeli mankiet na przykład ma mieć 3 cm szerokości, no to musicie zrobić 6 cm tej naszej dzianiny, tak żeby można ją było później zawinąć i żeby mankiet miał te 3 cm właśnie swojej szerokości. Jak widzicie, tu powstaje już początek mankietu. No i jestem na końcu naszego kolejnego okrążenia. Przekładam pętelkę i teraz, moi drodzy, już możemy odczepić sobie tą włóczkę, którą na początku przyczepialiśmy do naszego kołeczka z tej strony. Ja ją sobie tam przeciskam do środka, bo tam będzie mi rosła moja robótka. No i jak widzicie, tutaj już powstaje nam czapeczka. Początek mankietu. I w ten sposób, moi drodzy, postępujemy. Cały czas powtarzamy te dwa etapy. Czyli najpierw oplatamy kołeczki włóczką, a potem przekładamy za pomocą szydełka dolne pętelki za kołeczki. Wrócę do Was, jak zrobię już odpowiednią długość robótki, tak żeby ją zawinąć na mankiet, i pokażę Wam, jak ten mankiecik zawinąć na obręcz dziwiarską. No i tak teraz wygląda moja robótka. Wydaje mi się, że już na dosyć szeroki mankiet wystarczy. Oczywiście, żeby zrobić mankiet w czapce, wystarczy tą czapkę nieco wydłużyć, a potem brzeg wywinąć. Ja Wam pokażę, jak zrobić mankiet wszyty w czapkę, taki na stałe, za to równiutki. No dobrze, to teraz będziemy ten mankiet, czyli brzeg, nakładać na nasze kołeczki. Mam na każdym kołeczku po jednej pętelce, ponieważ ostatni rząd przerobiłam sobie. I teraz tutaj, na brzegu, mamy oczka. Mamy dwa oczka, a będziemy łapać za to najbardziej na zewnątrz. I teraz tyle, ile mamy tutaj oczek, tyle mamy oczywiście kołeczków. I staramy się równo nakładać oczka na każdy kołeczek. Po kolei dokładnie każde kolejne oczko nakładam na kolejny kołeczek.
Tutaj dojechałam do momentu, gdzie mam mój początek robótki, tak? Tą moją pętelkę, którą zdjęłam. Wystarczy ją teraz tylko delikatnie przełożyć na drugą stronę robótki i po prostu ją tutaj zostawić. Ona zniknie nam w środku mankietu. Mankiecik jest już zrobiony. Tu jest wszystko ładnie zawinięte. Zgodziły nam się oczka, tak jak powinno być. I teraz na każdym kołeczku mamy znowu dwie pętelki. I w związku z tym nie będziemy teraz oplatać nitką kołeczków, tylko po prostu przerabiamy sobie. Dolna pętelka idzie za kołeczek. W ten sposób nasz mankiet będzie zabezpieczony. Tu mi się niteczka zsunęła. Dolna pętelka za kołeczek. No i gotowe. Mankiet jest już zszyty. I teraz, moi drodzy, warto sobie ten mankiet zmierzyć. Jakiej jest on szerokości? U mnie to jest około 7 cm. Około 7 cm. A nasza cała czapka, głębokość czapki powinna mieć około 20-21 cm. To jest, będzie wtedy taki standardowy rozmiar czapki na dorosłą głowę. W związku z czym, jeżeli mam tutaj około 7 cm mankietu, no to jeszcze muszę zrobić 13 cm mojej robótki. I teraz postępuję już analogicznie, tak jak robiłam przedtem. Czyli najpierw owijam kołeczki, a potem przeciągam dolną pętelkę nad kołeczkiem i nad tą górną pętelką. A postępuję tak do momentu, aż moja robótka urośnie do 20 bądź 21 cm. No i w tej chwili wygląda tak moja robótka. Jeżeli ją zmierzymy, to zobaczycie, że od początku mankietu tutaj do kołeczków ma 20 cm, czyli mniej więcej tyle, ile powinno być. Więc ja już moją czapkę będę teraz kończyła, czyli będę zamykała oczka. Oczka będę zamykała w taki sposób, że będę je zbierała na jedną nitkę, tak żeby potem moją czapkę ściągnąć na czubku w bardzo prosty i szybki sposób. A żeby zebrać wszystkie oczka na jedną nitkę, muszę już obciąć sobie nitkę z kłębuszka, ale muszę zostawić jej odpowiednią ilość. A żeby wiedzieć, ile zostawić nitki, robię to w ten sposób, że otaczam sobie nitką całą moją obręcz naokoło, aż do pierwszego kołeczka, tak żeby nitka się spotkała. I wiem, że tyle nitki mi wystarczy. Mogę ją teraz uciąć. Kłębuszek odkładam. Jak widzicie, tyle mi zostało jeszcze włóczki z pierwszego kłębuszka. Jeżeli będziecie chcieli, można sobie spokojnie z tej ilości dorobić jeszcze pompon do czapeczki. No a teraz zbieramy oczka. Mam tutaj nitkę i w jaki sposób to będę robiła? Nitkę trzymam sobie tak, żebym miała ją pod
pętelką na kołeczku. I teraz można to też zrobić za pomocą igły. Nawlec tą nitkę na igłę dziewiarską i poradzić sobie igłą. Ja Wam pokażę, jak zrobić to za pomocą szydełka do obręczy. Przekładam sobie tutaj moje szydełko i teraz przeciągam tą nitkę w ten sposób do góry. Ponownie kładę sobie niżej nitkę na kółeczku, wkładam szydełko pod pętelkę na górze i następnie przeciągam w ten sposób nitkę. I tak robię po kolei z każdym kołeczkiem. Stopniowo możemy sobie już zdejmować z kołeczków oczka. Wtedy tej nitki nie będziemy tyle potrzebowali, bo będziemy już stopniowo jakby ściągać sobie ten czubek czapki. Pierwszy kołeczek zostawiam, ponieważ jego przerobię jeszcze raz na samym końcu. Natomiast już drugi, trzeci mogę zdjąć. Tak? I ponownie przeciągamy włóczkę. Zdejmujemy oczka. No i tu na samym końcu jeszcze raz przerabiam pierwszy kołeczek. Tak dla pewności. Zdejmuję oczka. Mogę odłożyć obręcz dziewiarską. No i teraz wszystkie oczka mamy zebrane na jednej nitce. Teraz tą nitkę przekładam sobie do środka, wkładam czapki. Czapkę przekręcam na lewą stronę. I teraz dokładnie zbieramy sobie nasz czubek czapki. Tak mocno, aby tutaj nie było żadnego otworu, tylko żeby czapka nam dokładnie się tutaj równiutko ścisnęła. Następnie robimy supełek, zabezpieczamy sobie tutaj wszystko. Jeszcze raz. Okay. Mamy już zabezpieczone nitkę, możemy obciąć. Czapka na prawą stronę i moi drodzy, nasza czapeczka jest gotowa. W ten sposób się prezentuje. Mankiecik jest wrobiony, równiutki. Tutaj, tak jak powiedziałam, możemy jeszcze przymocować pomponik. Ale bez pomponu też czapka bardzo ładnie się prezentuje i bardzo ładnie się nosi. Włóczki nam zostało jeszcze tyle. Z pierwszego kłębuszka, czyli jak widzicie, merino bulki jest dosyć wydajną włóczką. Moi drodzy, zapraszam Was na mój blog crochet.pl. No i oczywiście ogromnie zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo mocno. No i oczywiście, jeżeli filmik Wam się podobał i w jakiś sposób Wam pomógł czy zainspirował, to bardzo poproszę o kciuki w górę. Serdecznie Was pozdrawiam, ściskam i do usłyszenia już niebawem. Szydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Crochet.pl. Szydełkowanie moją pasją.